Na razie mam do przetestowania Millersa CFS NT+ 5W40, który wydaje mi się, że nie odpowiada swojej cenie i jest zbyt przereklamowany. Trochę później będę miał olej Valvoline VR1 5W50, a w następnym sezonie chcę spróbować Motula 5W50 300V. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Honda Civic, rok produkcji 1995, silnik 2.0 benzyna, około 240 koni, przebieg samochodu około 144 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki po intensywnej jeździe na torze wyścigowym. Inicjatorem eksperymentu jest Liosza. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Liosza skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do silnika zalany został olej Miller's Oil CFS NT+, w klasie lepkościowej 5W40, klasy jakościowa oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to Liosza napisał, że w tym przypadku dla tego samochodu nie ma sensu. Przebieg badanego oleju to około 900 km, 50% eksploatacji to miasto. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez około 1 miesiąc. Nigdy nie było robionej żadnej pukanki w tym samochodzie. W ramach dodatkowych informacji Liosza napisał tak. Olej jest po jednym wyścigu, 5 sesji przejazdowych. Olej po wyścigu jest spuszczony, w ciągu wyścigu był nagrzany do 120-125 stopni Celsjusza. Temperatura zewnętrzna była powyżej 30 stopni, około 31-35 stopni Celsjusza. Na razie mam do przetestowania Millersa CFS NT+ 5W40, który wydaje mi się, że nie odpowiada swojej cenie i jest zbyt przereklamowany. Trochę później będę miał olej Valvoline VR1 5W50, a w następnym sezonie chcę spróbować Motula 5W50 300V. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 81,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy idealne pokrycie lepkości w 100 stopniach oraz różnicę na poziomie 3% w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 79,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 13,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Otrzymujemy zatem bardzo dobre wyniki, brak zmiany lepkości w 100 stopniach Celsjusza oraz 3% spadek lepkości w 40 stopniach. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych sytuacja niemal idealna. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobre, bez zastrzeżeń, zanieczyszczenie oleju na minimalnym poziomie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni dwa kluczowe wnioski. Pierwszy. W wyniku tak intensywnej eksploatacji zdegradowały w bardzo mocnym stopniu struktury estrowe. Drugi. Degradacja dodatków oraz pozostałych parametrów na niskim poziomie. Podsumowując, jakość ogólna tego oleju po tak intensywnej eksploatacji jest na wysokim poziomie, natomiast nastąpiła mocna degradacja estrów, co może przełożyć się na zmniejszenie właściwości smarnych tego oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!